A my łączymy się w tej chwili z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Polski w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. No a skoro taki gość, to oczywiście rozmowa o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, o tym, co się dzieje w Ukrainie i w Rosji. Te zmasowane ataki na Kijów, czyli na serce, takie energetyczne też serce Ukrainy, to jest pokaz siły czy słabości Rosji? To jest proces, który trwa, bo nie jest tak, że to się nagle zdarzyło w tej chwili, a nie zdarza się już od wielu tygodni. I to jest efekt porażek, które Rosja ponosiła przez ostatnie miesiące na froncie militarnym, czyli gdzie armia nie dała rady dokonać tego, co Putin sobie zamierzył, a mianowicie podporządkować Rosji całą Ukrainę, przyjęto strategię taką terrorystyczną, bo inaczej tego się nie da nazwać, czyli atakowanie obiektów cywilnych, infrastruktury krytycznej, która przecież służy ludziom, żeby mieli wodę, żeby mieli elektryczność, żeby mieli ciepło. I ta strategia jest i będzie kontynuowana, przy czym jej efekt na rozwój sytuacji na froncie, czyli w wymiarze militarnym, jest jak widać żaden. Ale na co liczy w tej chwili Władimir Putin? Liczy na dwie rzeczy. Po pierwsze, chce doprowadzić do wyniszczenia całościowego państwa i społeczeństwa ukraińskiego, spowodować katastrofę humanitarną, która złamie Kijów, złamie przywództwo, spowoduje eksodów z kolejnych uchodźców, a tym samym wywrze presję także na Europę. I to jest jakby jedno działanie, a równocześnie oczywiście przygotowuje zasoby do kolejnego ataku militarnego, bo to nie jest tak, że Rosja zaniechała swoich planów, jeśli chodzi o ofensywę militarną, i tu też wiemy, że przygotowania mają miejsce poza tą wojną, która teraz jest taką wojną bardziej pozycyjną, bo żadna ze stron nie może osiągnąć większych sukcesów. Rosja gdzieś na tyłach przygotowuje i szkoli kolejnych mobilizowanych, próbuje odtworzyć zasoby także amunicji militarnej i przygotować się do kolejnej ofensywy. Kolejna ofensywa, tyle się mówiło o tym, że ona pójdzie od północy, czyli że Putin uderzy wraz ze swoim sojusznikiem Łukaszenką ze strony Białorusi, ale to się nie dzieje, tam nie ma aż tylu żołnierzy gotowych do zaatakowania i do podjęcia takiej ofensywy. Dziwi to panią? Putin wielokrotnie podejmował i cały czas podejmuje taką polityczną presję na Łukaszenkę, żeby wymusić od niego ostateczne już przyłączenie się do tej wojny, nie wyłącznie, bo Łukaszenka już jest częścią tej wojny, powiedzmy sobie uczciwie, ale do tej pory udostępnia swoje terytorium dowolnie dla wojsk rosyjskich. Przecież pierwsza ta ofensywa na Kijów została wyprowadzona także z terytorium Białorusi. Niemniej Putin próbuje uzyskać przemocą, taką polityczną przemocą od Łukaszenki, zgodę na to, żeby także wojska białoruskie dołączyły do tej wojny. I tu nie chodzi o przewagi militarne, bo te wojska mają stosunkowo mały potencjał, ale o bardzo ważki, taki symboliczny też element, w którym Rosja jakoby nie jest sama, tylko jest tutaj już więcej, kolejny kraj dołącza do tej wojny. I taka presja była wywierana, ona będzie wywierana dalej, na razie Łukaszenka się opiera i istnieje możliwość wyprowadzenia jakiejś ofensywy z terytorium Białorusi, ale widzimy, że to nie będzie główna ofensywa, jeżeli w ogóle coś takiego się zdarzy w najbliższym czasie, to będzie raczej taka mini działanie, które będzie miało na celu związanie części sił ukraińskich, a główna ofensywa rosyjska, jeżeli Rosjanie się zdecydują i zdołają do tego przygotować środki, jednak pójdzie na Donbas, bo to jest dzisiaj główny cel Putina. A jak to jest możliwe, że społeczeństwo rosyjskie nadal popiera Putina, nadal popiera tą wojnę, chociaż widzą, ilu żołnierzy ginie na froncie, przecież ich zginęło o wiele więcej niż przez 10 lat wojny w Afganistanie, i widzą, chyba widzą, nie wiem, bo to pani na pewno lepiej wie, ale jakieś informacje o tych krematoriach przenośnych, o paleniu zwłok na szybko, no chyba docierają, czy w ogóle nie docierają nadal?
Dzisiaj przestrzeń informacyjna w Rosji jest całkowicie zmonopolizowana przez brutalny, bezwzględny, niezwykle kłamliwy przekaz propagandowy. Oczywiście ludzie, którzy chcą naprawdę dowiedzieć się, jak się rzeczy mają, mogą ciągle do takiej informacji dotrzeć poprzez komunikatory, na przykład takie jak Telegram, czy przez YouTube, który ciągle w Rosji jest jakoś dostępny, ale jednak ta asymetria tych dróg pozyskania informacji ze zmasowaną propagandą, i to propagandą, która się nie zrodziła wczoraj, tylko trwa od lat. I trzeba też rozumieć, że te umysły Rosjan są prane już od dłuższego okresu i też w ich rozumieniu sytuacji zachodzą, się radykalizuje to rozumienie z roku na rok. I Rosjanie nie wiedzą. Zdecydowana większość Rosjan nie zdaje sobie sprawy, jakie koszty ludzkie po stronie rosyjskiej niesie ta wojna. Jeżeli nawet zaczynają sobie zdawać sprawę, to propaganda próbuje to natychmiast obrócić w taką emocję zemsty. Czyli jest to dowód na to, że cały Zachód rozpętał wrogą wojnę przeciwko Rosji po to, żeby zniszczyć wszystko, co rosyjskie, cały tak zwany ruski mir, kompletnie zetrzeć z powierzchni ziemi. I to, że nasi, czyli Rosjanie, tak, giną, to jest dowód na to, jak ten szatan Rosję dzisiaj atakuje, i w związku z tym, tym bardziej Rosjanie muszą się mobilizować i temu złu przeciwstawiać, więc próbuje się też taką emocję w propagandzie obudzić. A czy da się skruszyć chociaż trochę tą propagandę? Co by się musiało stać? To my musimy rozumieć, że mamy bardzo ograniczone możliwości oddziaływania informacyjnego na Rosjan. Najlepszym sposobem oddziaływania, i to się dzieje, jest przez samych Rosjan, bo jednak bardzo wielu Rosjan, nie, to statystycznie nie jest bardzo duża liczba. Myślę, że około 18-20% Rosjan jest przeciwko tej wojnie. Jakaś część wyjechała za granicę i z tej zagranicy są robione różne programy informacyjne dla zainteresowanych, naprawdę dostępne po rosyjsku przez samych Rosjan, gdzie wszystko to jest bardzo jasno tłumaczone, co się dzieje, jaka jest rola Rosji, jak giną Rosjanie, jak to jest dewastujące dla społeczeństwa rosyjskiego, demoralizujące dla ludzi, dla rosyjskości, dla kultury rosyjskiej, dla wszystkiego, że no jest to absolutne niszczenie, samoniszczenie, samobójstwo moralne, etyczne, ale w dłuższej mecie, na dłuższą metę także ekonomiczne. To wszystko jest mówione przez samych Rosjan do Rosjan i to jest droga, żeby trafić, ale na razie no widzimy, że przeciwko tej wojnie jest no około właśnie 20%, ale takimi raszystami, czyli takimi rosyjskimi faszystami, którzy chcą tej wojny i są jej zwolennikami, takich jest około 35%. Po środku są ludzie, którzy uważają, że Zachód jest groźny, Stany Zjednoczone to zło, ale generalnie gdyby Rosjanie wycofali dzisiaj wojska i nastąpił pokój, to oni nie mieliby nic przeciwko, więc ten obrazek nie jest taki jednoznaczny. Niemniej to w ogóle nie znaczy, że Rosjanie zaraz zaczną aktywnie działać przeciwko temu reżimowi. Nic na to nie wskazuje. To jest bardzo opresyjny reżim i każdy, kto wystąpi przeciwko, znajduje się w więzieniu, podlega opresji i jest to po prostu w Rosji dzisiaj ogromnie, wiąże się z ogromnymi zagrożeniami. W związku z tym tych oddolnych występów, no to są pojedyncze, bardzo odważne jednostki, no i kończy się to natychmiast represjami. No z jednej strony rzeczywiście strach przed represjami, z drugiej strony jednak takie wyprane umysły do nieprawdopodobnego stopnia, bo wszyscy słyszeliśmy chyba te rozmowy żon z żołnierzami, którzy walczyli w Ukrainie, które zachęcały: tak, zgwałć ją, tak, rób krzywdę, tak, zabijaj, bo to nie są ludzie. To jest niesamowity poziom wyprania mózgów. My musimy rozumieć, że akurat te filmy i te nagrania, które są autentyczne, są porażające, są przerażające, to jednak są wybrane nagrania, no te najbardziej radykalne, bo ta taka operacja informacyjna, ona trwa po obu stronach i to jest zrozumiałe, że Ukraińcy nagłaśniają te najbardziej radykalne, przerażające rzeczy, żeby oddać no, okropieństwa, które Rosjanie robią
dokonują w Ukrainie i żeby pozyskać też opinię publiczną, naszą opinię publiczną w Europie, na Zachodzie, do dalszego wsparcia, ale jednak wnioskowanie, że tacy są wszyscy Rosjanie, że wszyscy mają dokładnie tak wyprane mózgi i by nakłaniali swoich mężów, synów do gwałcenia Ukrainek, to jest zdecydowanie zbyt daleko idący wniosek. Tak jak mówię, większość Rosjan tak obwinia za tę wojnę najczęściej Zachód, ale to nie jest tak, że oni chcą tej wojny aktywnie, że zagrzewają do tego, żeby iść zabijać i mordować. Oni mają jakieś wypaczone wyobrażenie, o co ta wojna właściwie się toczy, mają absolutnie wypaczone wyobrażenie, jak ona wygląda i mają też absolutnie wypaczone wyobrażenie o jej efektach. No niemniej ta demoralizacja, to przyzwyczajenie do tej nowej normalności postępuje. I jeszcze to, co rok temu byłoby nie do przyjęcia i sama propaganda mówiła o uderzaniu przecież tylko w cele punktowe, tylko wojskowe, to dzisiaj już się mówi, że się uderza w cele cywilne i Rosjanie jakoś to akceptują, usprawiedliwiają w swojej większości, nie mówię, że wszyscy, zdecydowanie nie wszyscy, ale jednak w swojej większości usprawiedliwiają, bo to przyzwyczajenie do stanu wojny, do agresji postępuje w społeczeństwie rosyjskim. To teraz słowa Ołeksija Daniłowa, czyli sekretarza Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. On powiedział tu cytat: dni Putina na Kremlu są policzone, i dodał, że niektórzy znają już nazwisko następcy Putina. Pobożne życzenia czy realny scenariusz? Ja myślę, że element tej kampanii informacyjnej Ukraina musi, i to jest zrozumiałe, po pierwsze z ogromną determinacją komunikować swoją wolę zwycięstwa, którą nie tylko komunikują, ale też dowodzą wszystkimi swoimi działaniami. Muszą pokazywać ten upadek i zniszczenie po drugiej stronie, bo to jest i potrzebne na zewnątrz, ale też zrozummy, ogromnie potrzebne w całym społeczeństwie ukraińskim, które dzisiaj jest w bardzo trudnej sytuacji. Oprócz tych wyłączeń elektryczności, braku ciepła, to jest też bardzo wysokie bezrobocie, to jest wysoka inflacja, to jest bardzo zła sytuacja gospodarcza. Aż trudno sobie to wyobrazić, tak? W jak bardzo ciężkich warunkach dzisiaj żyją Ukraińcy i oni muszą od swojego przywództwa dostawać jasne sygnały, że to się skończy, że to ma koniec, że zmierzamy do czegoś, że to nie jest tak, że rosyjskie imperium jest niepokonywalne. Natomiast inną rzeczą jest taka zimna analiza. I teraz zimna analiza mówi nam, że na razie ten reżim się trzyma. On jest dosyć odporny. Jest odporny ekonomicznie. Nie doszło do zawalenia rosyjskiej gospodarki. -3,4 PKB, czyli strata w PKB prawdopodobnie około 10% w sumie, bo bez sankcji byłoby pewnie +7, -3,4, ale to nie jest katastrofa. Stabilność, tak, tam jest ciągle walki buldogów pod dywanem, ale jednak to nie jest tak, że widzimy grupę na Kremlu, która mogłaby dzisiaj realnie zagrozić Putinowi. Ale już jakby kończąc, jest to system oparty na jednym człowieku. A to oznacza, że jeżeli jemu się coś przydarzy, a to zawsze się może zdarzyć, no to oczywiście nagle mogą się potoczyć ogromne zmiany. To na koniec zapytam jeszcze o kwestie ambasadorów. Państwa bałtyckie zdecydowały się, no to Rosja też się zdecydowała na usunięcie ambasadorów z Wzajemnością. Czy my również powinniśmy wyrzucić Siergieja Andrzejewa, który ostatnio stwierdził, że Zachód, a w tym Polska, od dawna prowadzi wojnę zastępczą przeciwko Rosji na Ukrainie rękami Ukraińców? No to jest akurat bardzo typowe stwierdzenie propagandowe, takie po prostu powielane, bo taki przyszedł nakaz z Kremla. Niemniej w moim przekonaniu najlepszym rozwiązaniem byłoby solidarne obniżenie poziomu stosunków dyplomatycznych przez wszystkie kraje unijne i odesłanie rosyjskich ambasadorów i odwrotnie. Oczywiście to by się spotkało z symetrycznymi działaniami Rosji, bo tak to działa zawsze w dyplomacji. Rosjanie nieprzypadkowo jednych odsyłają jak ambasadora estońskiego, innych zostawiają, choć zarzuty kierowane wobec Estonii są dokładnie takie same, które można by było skierować wobec wielu państw unijnych, że zasilają i wspierają Ukrainę bronią. Rosjanie próbują dzielić tutaj.
i dlatego reakcja solidarna byłaby najlepsza. No niestety na dzisiaj ja nie widzę takiej możliwości, żeby to się zdarzyło i Polska stoi wobec dylematu. Z jednej strony okazać solidarność i uczynić ten gest symboliczny i pozbyć się, prawdę powiedziawszy, no, ambasadora, który opowiada rzeczy absolutnie kłamliwe, nieprawdziwe, ale z drugiej strony, jeżeli to... I prowokuje na dodatek. Tak, ale to już jest nasza strategia i ja widzę, że polskie media się do tego bardzo dobrze dostosowały. Na początku były jeszcze jakieś wywiady, pozwalano mu jeszcze gdzieś coś mówić, a dzisiaj on jest pomijany jakimś kompletnym milczeniem i to jest, jeżeli już tu jest, to jest najlepsze. Absolutnie nie odpowiadać, nie dawać mu przestrzeni do wywiadów, wypowiadania się i prowokowania, nie reagować. To jest najlepsza metoda. No niemniej, jeżeli my musimy rozumieć, że wysłanie rosyjskiego ambasadora to są symetryczne decyzje ze strony rosyjskiej i wtedy Polska jest niżej reprezentowana w Rosji niż pozostałe kraje unijne, mamy mniejszy dostęp do informacji, mamy mniejszą możliwość jakiejś opieki konsularnej i działań tam na miejscu i to jest też jakiś koszt, więc ponoszony solidarnie byłby najlepszy, bo wtedy też byłby najlepszy wydźwięk symboliczny. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Polski w Moskwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.